Zaraz zajrzymy do środka. Lokalna imprezownia. Przejście wzbronione. W starożytnym Egipcie używali... Tu jest zasypane. Kaj kludzą te schody. Siemandero, jesteśmy w miejscowości Złoty Stok na Dolnym Śląsku. Przed nami tak zwane wapienniki, czyli piece do wypalania, XVI-wieczne piece do wypalania wapna. Teraz postaramy się tam dostać. Myślę, że jakoś tutaj wejdziemy i opowiemy wam trochę o tym miejscu. Także zapraszamy na krótką wycieczkę. Pewnie jest to też swojego rodzaju lokalna imprezownia. Warzywczyna, zawartość koszy tutaj. Ktoś sobie killa robił, no i nieźle się bawił przy napojach rozweselających. A to pewnie jakiś komin. Zaraz zajrzymy do środka, jak głęboki jest ten komin. To jest głęboki. Na dole woda. Zejdziemy teraz na dół i zobaczymy, co jest na dole. Dość takie ty. Przeskoki mają dość duże te schody. Nie? Patrz, jeszcze wyżłobienia. Wydeptane. No strasznie. Nie? Krzywe. Wapienniki, czyli widoczne tu piece służące do wypalania wapna, zarówno budowlanego, jak i nawozowego, są częścią historii Złotego Stoku, w którym tradycja wypalania wapna sięga już XVI wieku. Jednak najlepszy okres dla wapiennictwa w Złotym Stoku to XIX wiek, kiedy osiągnięto czołową pozycję na Śląsku pod względem ilości wytwarzanego wapna. Wtedy to właśnie wykupiła wapienniki słynna na Śląsku księżna holenderska Marianna Orańska, która właśnie z wypalanego tu wapna wybudowała m.in. pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. W 1946 roku próbowano reaktywować piece, jednak próby te skończyły się niepowodzeniem. W roku 2010 nastąpiło uroczyste otwarcie odrestaurowanych wapienników, które służą po dziś dzień jako jedna z atrakcji Złotego Stoku, ale naszym zdaniem już trochę zapomniana i zaniedbana. Wapno było podstawowym budulcem w tamtych czasach, także takie piece to konieczność, a tam z tego co widać chyba już jakiś zburzony jeden, podejrzewam, z piecy też, albo jakiś budynek dla obsługi tych piecy. Przejście wzbronione. Próbuję tam zajrzeć tylko. Mam nadzieję, że nic się nie stanie złego. Jest to jakaś konstrukcja stalowa i pełno pokrzyw. Myślałem, że to jest wejście do jakiegoś wnętrza. Sprawdzę jeszcze z innej strony, może tam coś ciekawszego zobaczę. Tutaj chyba idzie właśnie dojść do tego miejsca. Nie. To tam trzeba z innej strony. Idziemy z drugiej strony. Na swoją drogą fajnie sobie te roślinki i te drzewka tutaj poradziły. Natura sobie poradzi wszędzie. Zobaczcie tam bez, jak sobie rośnie na skalę. Z naturą to my nie wygrałamy nigdy. Co pani mówiła? Że jest to bardzo ciekawe, bo już w starożytnym Egipcie używali wapna palonego to jako spoiwo. W Polsce... No. 1000 lat temu już. Ale na początku wypalali to w takich piecach i to było bardzo żmudne, trzeba było za każdym razem rozbierać ten piec, w ogóle całe to wapno się nie wypaliło. Nie było to wydajne po prostu. Dopiero później jak stworzyli takie piece, z dołu się robiło wielkie ognisko w tym kominie. Czyli prawdopodobnie tak, tu gdzieś, no. Potem tam są takie otwory z boku, gdzie wdmuchiwano powietrze, żeby po prostu żeby całe te drzewo, później węgiel drzewny używali, a na koniec używali już węgla kamiennego. To wtedy właśnie najlepiej to działało, bo była najwyższa temperatura. W połowie tego pieca temperatura osiągała nawet 1200 stopni. Z góry zasypywali na przemian wapno,
i ten węgiel drzewny, wapno i ten węgiel drzewny. Z dołu nadmuchiwali powietrze i wtedy się właśnie robił ten zapłon. No i później z dołu się wybierało już te wypalone wapno. Aha, i takie sypy to właśnie tu były chyba. No. No to ciekawe. A tutaj jeszcze jakieś te okieneczko jest, widziałaś? Nie wiem, czy to jest teraz jakoś zrobione na świeżo, czy to do czegoś służyło. Bo to widać, te cegły już są na świeżo wymurowane, czyli no tu był albo ten syp, albo tu rozpalali właśnie, rozpalali ten ogień cały. Nie? No, bo tu jest, widzisz, to się na świeżo zamurowane. Szkoda, bo można by było wejść do środka. Tu nie jest zamurowane, ale tu jest zasypane. Może, bo ten komin jest nowy chyba. No jest. Ktoś potrzebuje wapna na budowę, to... No bo tu też jest takie okienko z boku. Jakieś to tam zastosowanie pewnie miało. Teraz idziemy do góry po jakichś schodkach w lesie. A tu moje takie fajne drzewo. O niekonwencjonalnej urodzie. Że tak powiem. Pewnie tu już to się przewróciło, ta część tego drzewa. I tu widzisz, jakieś nowe wyrastają. A tam jest stary konar jeszcze. Idziemy obejrzeć, kaj kludzą te schody. Schody kludzą na droga. No i żegnamy się z wapiennikami i złotym stokiem. I ruszamy do domu już z Dolnego Śląska. I teraz coś, co bardzo lubimy, te precyzyjne informacje Google. Czyli... Kieruj się na północny wschód. O, to lubimy właśnie. Już teraz wiemy, gdzie jechać. Na północny wschód. Czyli jedziemy i do zobaczenia gdzieś w świecie. I tradycyjnie do zajścia.